Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was serdecznie na przegląd strojów kąpielowych. Powiecie mi, że to w ogóle nie czas na to, ale niektórzy jadą na wakacje właśnie w okresie zimowym albo się już szykują mentalnie do tych wakacji we właściwym dla nich okresie, dlatego zapraszam Was serdecznie. Odezwała się do mnie firma Wioje. Dzisiaj przed Wami będzie rozdanie, gdzie podlegać rozdaniu będzie zarówno jeden komplet, zaraz zobaczycie co to będzie, jak i bransoletka z firmy Preven, zaraz Wam ją jeszcze pokażę. Taka bransoletka. Ku moje wakacje są już zarezerwowane, także spokojnie mogę myśleć o stroju kąpielowym. Odezwała się do mnie firma Wioje i przesłała mi jakieś swoje propozycje do przetestowania i właśnie je dzisiaj będę mierzyć, będę Wam mówić o dobraniu rozmiaru. Ja już widziałam ich stroje kąpielowe u innych youtuberek i bardzo mi się podobały. Zacznijmy od zestawu numer 1. Na stronie znajdziecie całą masę atrakcyjnych, nietypowych strojów kąpielowych. Możecie kupić sobie sam strój kąpielowy, ale możecie dokupić też coś na zasadzie pareo. Albo spódnice, są też spodnie, są też sukienki. Także super, bo powiedzmy na takie wyjście na plażę, tak jak my na przykład jesteśmy na polu kempingowym, potrzebuje tylko, wiecie, przejść przez to pole, żeby coś tam lekkiego na siebie narzucić, chociaż na dół, no to jest idealne rozwiązanie. Ten strój kąpielowy widziałam u innych youtuberek i dlatego się nim bardzo zainteresowałam. Przepiękny, niebieski. Mam rozmiar M. Mam rozmiar M wszystkich kostiumów, które dzisiaj będę mierzyć. Zaraz zobaczymy, czy pasują, bo sugerowałam się wymiarami producenta i nie wiem, czy właściwie. Co ciekawe, ten strój jest dwustronny. W jednej cenie macie dwa kostiumy kąpielowe. Nie wszystkie stroje są dwustronne, ale te, które są odpowiednio opisane, także można sobie taki strój dwustronny sprawić. Dodatkowo wiązanie tutaj na ramionkach, więc można sobie też dobrać długość tych ramionczek. O ile się nie mylę, to są też tego typu stroje dla dzieci, więc możecie mieć mama taki strój, a córeczka taki sam w swoim rozmiarze. Także co? Zakładamy. I pierwszy strój kąpielowy pojawił się już na mnie. Spójrzcie, jaki ciekawy wzór. Bardzo fajny, taki wiecie, grubszy materiał. Dobre jest też to, że się składa z dwóch elementów. Ja przynajmniej cenię sobie tego typu stroje kąpielowe. Są takie, wiecie, bardziej mięsiste i może mniej właśnie pokazują jakieś mankamenty sylwetki. Także ja generalnie takie wolę, więc plus za podwójny materiał. W ten sposób wygląda na mnie. Tu na biuście, na tej wysokości, macie dodatkowo wkładki, takie jak w stanikach, czy w tych strojach kąpielowych jednoczęściowych, wiecie, takich miseczkach trójkątnych i tej wkładki nie da się wyciągnąć i ta wkładka jest za mała. Także przy moim rozmiarze biustu, a ja noszę staniki 70 F albo G w zależności od marki, to jednak tutaj w biuście ta miseczka jest trochę za mała, ale jakoś tego bardzo nie odczuwam. Może ten biust dzięki temu jest taki, wiecie, bardziej zebrany i ukształtowany, bo ta miseczka jest tutaj naprawdę na styk. Dodatkowo ramionczka, które można sobie bardziej zawiązać lub mniej w zależności od tego, jak lubicie. Ja przyznaję, że bardzo rzadko chodzę w strojach jednoczęściowych, zazwyczaj na basen, kiedy wybieram się w celu albo pływania, albo pilnowania dzieci na basenie. Wtedy takie też stroje wybieram, tak się prezentuję z tyłu. Jak widzicie, dosyć fajnie wcięte majtki. Ja tak lubię, żeby były odpowiednio wcięte, żeby nie wyglądać trochę dziwnie, że tak powiem, bo przy mojej sylwetce lepsze jest troszeczkę mocniejsze wcięcie, natomiast tutaj z przodu nie jest zbyt mocno wcięty, nie jest, wiecie, taki aż dotąd, a przez to może, że jest dodany tutaj kolor, wygląda ciekawiej, także bardzo ładny, błękitny, ale z tego wzoru chyba nie było innych kolorów, także nie wiem, czy do końca kolor niebieski jest kolorem, który mnie interesuje. A to druga strona stroju kąpielowego. Także bardzo ładne niebieskie kwiatki,
Bardzo ciekawie to wygląda. Jest to taki strój, jakiego nigdzie jeszcze nie widziałam. Także na plus. Z tyłu oczywiście wycięty tak samo. Jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu, to wskażcie, który strój Was interesuje. Wpiszcie słowo rozdanie i numerek stroju. Napiszcie też, jeżeli macie ochotę, czy już macie zaplanowane wakacje, bo wiem, że wiele osób właśnie tak końcem, początkiem roku rezerwuje już sobie wakacje. Wybrałam sobie wersję stroju kąpielowego ze spódnicą. Jeżeli chodzi o stroje kąpielowe, to te, które mają opcję do kupienia dołu, są sprzedawane zarówno oddzielnie, jak i w zestawie, albo możecie kupić też sam dół. Także jak wolicie. Ja wzięłam sobie tutaj jakby dobrany do kompletu dół. Dobrany jest, jak widzicie, do tej strony kostiumu, aczkolwiek wygląda dobrze z obydwoma. To jest taka cieniutka spódnica a la pareo, także transparentna, zastępująca po prostu pareo. Już Wam pokażę, jak się prezentuje w całości. O, w ten sposób, długa do kostki. Na gumie, ale ta guma nie jest bardzo mocno ściągająca w tym rozmiarze, także w porządku, nigdzie tutaj nie powoduje dyskomfortu, idealna, żeby tak po prostu przejść, czy nawet wyjść na jakiś spacer, bo wygląda to bardzo ładnie, słuchajcie, ta góra z tym dołem naprawdę prezentuje się atrakcyjnie. I jest to strój, a w zasadzie cały komplet, bo rozdaniu podlegają całe komplety, komplet numer 1. A teraz strój kąpielowy dwuczęściowy z usztywnianą miseczką. On nie jest zapinany, po prostu go wdziewacie. Także a la taki top. Ponownie wiązane ramionczka, także super. On już jest jednostronny i ta miseczka ponownie jest trochę za mała, także o, sięga gdzieś dotąd, do tej części biustu i trochę brakuje, także tutaj jeżeli chodzi o górę, a w zasadzie o samą miskę, bo jeżeli chodzi o ten materiał, który tutaj widzicie z tyłu, to ma odpowiednią szerokość, długość, w ogóle jest ok, tylko sama w sobie miska by się przydała troszeczkę większa, no chyba, że schudnę i mi biust trochę opadnie, że tak powiem, zrobi się mniejszy, to wtedy będzie wyglądać lepiej, natomiast popatrzcie, jak ładnie wykończone, takie trochę retro, majtki z podwyższonym stanem, także u mnie sięgają za pępek, ja zazwyczaj noszę majtki, o, jeszcze moje widać, albo takie zupełnie niskie, albo podobają mi się takie, które wiecie, są tak wycięte. Natomiast te po prostu są o takie, więc jeżeli macie na przykład bliznę po cesarskim cięciu i chciałybyście ją ukryć, to myślę, że tego typu gatki są odpowiednie, mają ten podwyższony stan, nie sięgają idealnie do talii w moim wypadku, natomiast zasłaniają większość brzucha, tak się prezentują z boku i tak się prezentują z tyłu. Także bardzo ładne. Ten rozmiar M, jeżeli chodzi o dół, jest odpowiedni, tylko tak jak mówię, no przydałaby się troszeczkę większa sama w sobie miseczka. A popatrzcie jeszcze, co zamówiłam dodatkowo. Mam do tego a la pareo. To jest komplet numer 2 do rozdania. Taka jeszcze informacja. Tutaj nóżka na wierzchu. Ono jest wiązane. Także nie jest to takie standardowe pareo, tylko powiedzmy połowa pareo i wszyty pasek, co akurat dla mnie jest zaletą, dlatego że zazwyczaj mi się pareo gdzieś tam rozwiązuje. Trudno mi jest je ładnie ułożyć, a tutaj szybciutko zawiązujemy pasek i gotowe. Uważam, że bardzo ładnie to wygląda, właśnie czy nawet do jakiegoś hotelu. Wiecie, jak wychodzicie i potrzebujecie się jednak okryć, żeby przejść przez hotel, można sobie je gdzieś tutaj nawet wyżej podwiązać, nawet tamtą spódnicę gdzieś podnieść wyżej, żeby tworzyło to taki zestaw bardziej sukienkowy. Zresztą zestaw sukienkowy to za chwilę zobaczycie. Niektóre stroje to tam wyglądały po prostu jak kreacje wieczorowe, a nie stroje kąpielowe. Ja wybrałam takie najskromniejsze. I ostatni, trzeci strój kąpielowy, no ten jak dla mnie już jest najmniej do opalania, bardziej tak wiecie, jak już jestem opalona i gdzieś tam się kręcę po plaży. Bardzo ładny, spójrzcie, jaka ładna miseczka, jak pięknie, ładnie skrojony. Dodatkowo są tutaj rękawki takie latające, już taka a la bluzeczka z tego powstaje. Mam rozmiar M i jeżeli chodzi o rozmiar M, to w obwodzie jest dobry, ale ponownie miseczka przydałaby się troszeczkę większa, wtedy leżałby nieco lepiej. Z tyłu jest zapinany tak jak standardowy kostium kąpielowy, także można byłoby sobie nawet, jeżeli w sumie tak sobie myślę, jeżeli by nawet wziąć rozmiar L, jak macie większy biust, ale
obwód taki jak u mnie i po prostu go sobie gdzieś tam zwęzić. I też by było, bo jest bardzo atrakcyjny. Do tego majtki też z ciekawym wzorem. Ten strój jest jednostronny. Tak się prezentuje z tyłu. Także bardzo fajnie, taki grubszy materiał. Sprawdzę jeszcze jak majtki, tak, są podszyte z drugiej strony, tak samo jak i tamte. Są po prostu dwie warstwy materiału. Ciekawy wzór, tak jak mówię, były też bardziej szalone. To jest zestaw numer 3. Nie mam pojęcia, na który się, słuchajcie, zdecydować. Podejmiecie decyzję za mnie. Pokażę Wam jeszcze dół. Tak się prezentuje w całości. Także bardzo fajnie. Ta gumka jest już troszeczkę bardziej ściągająca niż tamta, ale wiecie, wymienić gumkę to nie jest jakiś problem, czy ją zwęzić, jak jest za szeroka. To nie kłopot. Rozmiar generalnie uważam, że jest dobry. No zastanawiam się, może te miseczki jakoś do przeżycia, bo one nie są jakoś dużo za małe, a spójrzcie, jak jest pięknie biust podkreślony, jak to jest ładnie skrojone. Tak mi się z Hawajami kojarzy, z czymś takim. I tak się prezentuje w całości. Spódnica znów do kostki. Mam wrażenie, że ten materiał, przez to, że ma jakiś kolor, a nie jest biały, tak jak w tamtym wypadku to były białe i niebieskie wzory, po prostu mniej przebija. Jest troszeczkę inny w dotyku. To wiadomo, to jest poliester, ale to też o to chodzi, żeby nakładając na mokry dół stroju kąpielowego, później ten materiał spódnicy w miarę szybko wysechł. Także coś za coś. Bardzo ładny, bardzo ciekawy komplet. Nie wiem, na który się zdecydować. Wszystkie trzy mi się podobają. To jest zestaw numer 3. Zobaczymy, czy któraś z Was go wylosuje. To były wszystkie zestawy, które wybrałam. Myślę, że się świetnie sprawdzą. Można trochę z nimi pokombinować, można sobie gdzieś tak zrobić, wkasać pod stanik, na stanik, pokombinować, a nawet czekajcie, bo sprawdzę. O, jakby tutaj się przewiązać jakimś sznureczkiem, to popatrzcie, jakie ładne rękawki się robią. Robi się taka ala sukienka, w której myślę, że można spokojnie wyjść z hotelu i wyjść sobie na plażę. Bo nie wiem jak Wy, ale przynajmniej ja, jeżeli jestem w hotelu, to nie wychodzę nigdy z pokoju hotelowego w stroju kąpielowym. Zawsze mam coś na sobie, nawet jeżeli plaża czy basen jest dwa kroki stamtąd. Jednak moim zdaniem trzeba coś mieć na sobie. Cokolwiek, ale mieć. Na kempingu też zazwyczaj, kiedy przechodzimy przez ten kemping, niektórzy idą w strojach kąpielowych. Ja lubię mieć chociaż coś na dole założone, szczególnie przy dzieciach, gdzie się, wiecie, pochylam i tam świecenie tyłkiem jest niewskazane, jeszcze szczególnie nieopalonym, słuchajcie, do końca. O. I tak się prezentuje cały zestaw. Piszcie mi proszę, czy Wam się te kompleciki podobały, co o nich myślicie. Ja, tak jak już mówiłam wcześniej, widziałam je na YouTubie u innych youtuberek i mi się strasznie podobały, byłam ich bardzo ciekawa, ale obawiałam się, jak to będzie z rozmiarem. Natomiast przy moich wymiarach, które znajdziecie w opisie, te rozmiary są w zasadzie odpowiednie. Jeżeli macie minimalnie mniejszy biust, to będą troszeczkę lepiej leżeć tutaj w biuście. Jeżeli Wam się film podobał, to poproszę o łapkę w górę. Zapraszam Was serdecznie do brania udziału w rozdaniu. Może się uda tą paczkę wysłać Wam jeszcze przed końcem roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, bo tych rozdań u mnie jest całkiem sporo, a biorę pod uwagę tylko i wyłącznie subskrybentów mojego kanału jako taka nagroda za to, że są ze mną. W ten sposób też jestem w stanie sprawdzić, kto tak naprawdę ogląda mój kanał, bo po statystykach ja nie widzę, kto to jest dokładnie, natomiast tak mogę typowo wyszukać daną osobę, czy zagląda do mnie na kanał. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!